No tutaj to wszystko wymieniali, bo była cała informacja przeprowadzona, że będzie wymiana dróg. Zrobili tą wymianę. Jak widać, wszyscy mają wodę oprócz nas. Nas cały, to znaczy kogo? Cały pion kawalerek, nie? Nie ma. Dzwoniłem do pana prezesa, pytałem się co i jak, żeby mógł to ktoś, ktokolwiek wytłumaczyć. Powiedzieli, że najpierw trzeba informację przekierować do pana wiceprezesa. Przekierowana informacja, no to zadzwoniłem do pana prezesa. Powiedział mi, że muszę się kontaktować z prezesem. No to zadzwoniłem do pana prezesa, po 36 chyba połączeniach w końcu raczył odebrać. No i przekazał mi informację, że rury są niezapowietrzone, tylko ten, że tak to nazwę, syf spłynął po prostu i poszedł w pionie do góry. Informację otrzymałem, że woda będzie, ale w poniedziałek. Zapytałem się pana prezesa, czy będę miał na 100% w poniedziałek. Czemu dzisiaj tego nie robiłem? Nie udzielił mi takiej odpowiedzi. Powiedział mi, że nie da mi ustnego takiego potwierdzenia, tylko po prostu on mówi, że w poniedziałek zaczną to robić. No dzisiaj mamy dzień? Dzisiaj mamy piątek. Piątek dzisiaj mamy. Piątek. Czemu nie dzisiaj? Nie dostałem odpowiedzi na to pytanie. Kiedy oni robili tą instalację? Wczoraj. I jak to się stało, że nie sprawdzili tego? Nie mam zielonego pojęcia, ponieważ ja wczoraj byłem w pracy. No, przyszedłem do 22, patrzę, wody dalej nie ma. Mama mi przekazała informację, że nie ma wody od 15. No. Mhm. Wcześniej była informacja, że będą robić jakiś tutaj remont? Była informacja, owszem. Mhm. Była informacja, natomiast na dzień dzisiejszy nie było nic przedstawione, żadnych problemów. Jest tam zakład energetyki cieplnej, czyli stąd musi gdzieś iść i gdzieś musi być tutaj. Jest pogrzewana. To jest woda zimna? Ciepła. No, w ogóle ciepła, zimna. Czyli ciepła i zimna. Tak, w ogóle nie ma wody. Brak. Wody brak. A w ogóle ktoś raczy może dzisiaj przyjść, zobaczyć? Nie. Nie, powiedzieli, że chodzili i informowali na temat tego, że wody nie będzie do poniedziałku. Natomiast ja cały czas siedzę w domu i owszem, panowie byli. Ale przyszli i powiedzieli tylko i wyłącznie, że zapytali się, czy jest woda. Czy jest woda? Powiedziałem, że nie ma wody. Aha, dobra, to dziękujemy, to my musimy od dołu tam coś zrobić. No i ślad po nich zaginął, nie ma nic. Żadnej informacji, cisza, spokój. Czyli cały weekend bez wody? Cały weekend bez wody. I co teraz? Trzeba będzie sobie jakoś radzić, nie wiem, chodzić do rodziny czy coś. Pan prezes mi fajnie określił, że do sąsiada mam chodzić, bo on korzystał z takich usług. Że przychodził do sąsiada i tyle. To proszę powiedzieć, ile mieszkań nie ma w tej chwili wody? No to jest cały tutaj pion, czyli ile? Raz, no pięć mieszkań. Pięć mieszkań? Pięć mieszkań. No spółdzielnia nie ma zamiaru nic z tym robić. Jest wszystko fajnie, wesoło, kolorowo. Dla nich. No bo przecież oni mają wodę, nie? To po co mają się przejmować jakimiś ludźmi? Wycięli trochę, no. Tutaj było wycięte, tutaj była rura wycięta, tutaj szła. Znaczy, odkąd dokąd wymieniali te rury? Aż tutaj. Od tego, nie? Tu była wymieniana. Tam od tutaj tego. Też. Czyli na razie piwnica. Tu, no ale tutaj po tych nowych przewodach. A piony nie były wymieniane. Nie, zobacz. A, czyli do starych pionów. Ja teraz nie mam, tylko w kiblu nie ma. No to do mostka tam się chyba zapchało, nie? Ale tak normalnie woda w kuchni w tym leci. To się stało w momencie wymiany? Tak. Jak wymienili to? To co się stało? Wczoraj. No, że pan nie ma w kiblu, dajmy na to chociażby. Tak. No. Znaczy, to tam chyba zapchało się tylko, ja zaraz... No, pan nie ma tylko w ubikacji, nie? Pan ma w zlewie, a ja nie mam w ogóle.